Was w pierwszym vlogu z Anglii. Jest godzina 5. My wybieramy się na klify 7 sióstr na wschód słońca. Byliśmy tam już wczoraj, ale stwierdziliśmy, że jest tak ładnie, że musimy to miejsce zobaczyć o wschodzie słońca. Także chodźcie z nami. Przyspieszyliśmy kroku, bo już jest za 26, mniej więcej o 6 jest wschód słońca, a jeszcze mamy kawałek, więc po prostu musimy się spieszyć, bo na marne będzie to wstanie o wpół do 5. Może nie. Także lecimy, już chyba nie będziemy na razie zagrywać dopiero na miejscu, żebyśmy nie przegapili tego wschodu. My już dotarliśmy do plaży, tam już jest morze, a my teraz musimy się wspiąć na te klify. Każdy z nich ma minimum 100 metrów, także musimy się troszkę sprężyć i chodzimy. Jesteśmy tu chyba całkiem sami. Ale powiem wam, że to było dosyć męczące podejście. Bo nie wiem, czy jak ja tam dojdę. Troszkę się spóźniliśmy, bo nie widzieliśmy tego momentu, jak słońce wynurza się zza horyzontu, ale i tak mamy piękny widok. I tak jest pięknie, my się teraz musimy pospieszyć, ja polatam trochę dronem, a Marcy porobi jakieś zdjęcia. Bo jeszcze klify są ładnie, tak wiecie, delikatnie oświetlone. Dokładnie. Trochę wieje, jak możecie zobaczyć, ale to chyba tutaj jest standard, bo wczoraj też jak wychodziliśmy z dolin, to wiało mocno, także lecimy. Się tragedia. Tutaj powinna być karta, ale jej nie ma i niestety nic z ujęć. Ja chyba lecę szybko po tą kartę do samochodu, ale będę za jakąś godzinę, więc zobaczycie troszkę późniejsze ujęcia. Ja zostaję, popodziwiam sobie. No i słuchajcie, nie wiem, co z tych nagrań wyjdzie, bo wiecie jak to jest, jak słońce już zejdzie, to ono strasznie jarzy i nie wiem, jak wyjdą te nagrania, no ale dobra, ja zostanę, popodziwiam sobie trochę, bo nagrywam coś jeszcze. Ale wiecie, co jest piękne? Że jestem tutaj całkiem sama. Mam całe klify dla siebie. Całe to piękno. Tylko ja, owce i ptaki. I odpływ. O Jezu, jaki duży odpływ jest w ogóle. Teraz wam pokażę. Szkoda, że nie możemy go podziwiać razem. Między każdym klifem są takie dolinki. Jest ich 7, klifów jest 8. Z tym wiąże się pewna legenda, ale o tym opowiemy wam później. Tam gdzieś, o mój padelec jest rozmazany, są króliki. Dosłownie biegają przy samej krawędzi. Mają tam norki. Przed chwilą właśnie uciekały, jak mnie zobaczyły. Teraz muszę, kurde, taszczyć ze sobą plecak Pawła. A nie jest wcale taki lekki. No ale go nie zostawię przecież. Tyle co odłożyłam aparat. I widzę kropkę na horyzoncie.
idzie. Kochanie, wróciłem. Nie, to dobrze. Bo już tutaj zamarzam. Co? Zmęczony? Nie. Jest za 5:07. No to nie całą godzinę chyba, nie? 45 minut. No to nieźle. Ale teraz potrzebuję 10, żeby się ochronić. Napij się. Co? Napij się. Więc ja, korzystając z okazji, że nie mam co robić, opowiem Wam, jakie mamy plany na najbliższe miesiące, dokładnie dlaczego jesteśmy akurat w Wielkiej Brytanii, bo być może niektórzy z Was są ciekawi. Otóż słuchajcie, pod koniec zeszłego roku złożyliśmy wniosek o wizę do Stanów Zjednoczonych. Dlaczego wizę, skoro teoretycznie wiz już nie potrzebujemy? Ano dlatego, że ten ruch bezwizowy dotyczy tylko wyjazdów do 3 miesięcy. My, jeżeli mielibyśmy wysyłać do Stanów busa, to nam by się nie opłacało wysyłać go na krócej, no bo wiecie, koszty tam i z powrotem, więc jeżeli mielibyśmy tam lecieć, to na dłużej. Mieliśmy nadzieję, że dostaniemy wizę na pół roku, bo to by był taki optymalny czas. Po pół roku planowaliśmy na przykład wjechać do Kanady, pojeździć po Kanadzie, później na Alaskę, wrócić się i może też na przykład pojechać do Meksyku od razu ze Stanów. No taki był nasz plan. Tak naprawdę nie wiedzieliśmy, czy to wyjdzie, czy to nie wyjdzie. Złożyliśmy wizę na 6 miesięcy, wizę turystyczną. I jakoś w połowie chyba stycznia mieliśmy spotkanie w ambasadzie, no i niestety tej wizy nie dostaliśmy. Jaki był powód? No tak szczerze, to do końca nam nie powiedziano. Dostaliśmy na kartce jakby ten paragraf, ten fragment, który mówił o tym dlaczego, to zaraz do tego przejdę. Ale no pani, przede wszystkim pani nas zapytała o to, czy planujemy kontynuować naszą działalność gospodarczą, bo prowadzimy działalność gospodarczą również w Stanach, będąc tam w tej podróży. No my pracujemy online, więc powiedzieliśmy, że no jak najbardziej, jakby taki jest zamysł, tak, że pracujecie zdalnie i możecie to robić skądkolwiek, tylko musicie mieć internet. No i więc powiedzieliśmy jej, że tak, i ona poszła się skonsultować. Trwało to tam, nie wiem, z 5, może nawet trochę dłużej minut. Przyszła, powiedziała, że niestety nie może nam udzielić wizy i na kartce powód, jaki był podany, to błędny rodzaj wizy. I tak naprawdę tyle, nic nam więcej nie powiedziano i doszliśmy do wniosku, że być może my powinniśmy się starać o wizę biznesową, może jeżeli tam się jedzie teoretycznie w celach turystycznych, ale również przy okazji będzie się dalej prowadziło swoją działalność, to trzeba mieć wizę biznesową. Mimo że to jest, wiecie, no dziwne, dlatego że my płacimy podatki w Polsce, nie zamierzamy tam absolutnie pracować, nawet nic robić takiego, wiecie, związanego stricte z biznesem, tylko i wyłącznie kręcić filmy i pracować zdalnie, tak? Na zleceniach, które mamy. No ale, wiecie, tak naprawdę to... To od zawsze był jakiś taki dziwny temat z tymi wizami do Stanów. I na razie odpuściliśmy temat. Stwierdziliśmy, że może jak teraz wrócimy z tej podróży, to po prostu złożymy wniosek ponownie, tylko wcześniej, nie wiem, pójdziemy do jakiegoś biura, które zajmuje się właśnie wnioskowaniem o wizy i skonsultujemy się w ogóle, czy to był faktyczny... I wiecie, skonsultujemy się, no nie? O co tak dokładnie mogło chodzić? No bo my nie wiemy, tak? Tam na tej kartce było jeszcze coś tam napisane, ale jakby ten jeden artykuł, z powodu którego nie dostaliśmy wizy, to właśnie było to, że wybraliśmy błędny typ
Ogólnie liczymy na to, że do tych Stanów nam się uda prędzej czy później polecieć. Jak nie w tym roku, to w następnym będziemy po prostu próbować do skutku. No bo jest to jednak nasze marzenie, żeby tam pojechać z busem. Nie do końca uśmiecha nam się tam jechać tak po prostu, wiecie, żeby spać w hotelach, jeść na mieście, bo to by było bardzo drogie. Już i tak tam taki sam wyjazd busem na parę miesięcy, czy nawet i dłużej, biorąc pod uwagę na przykład jeszcze Kanadę, to kosztowałby sporo. Jesteśmy na to przygotowani, no ale wiecie, nie chcemy wydawać tej samej sumy pieniędzy na przykład na pobyt miesięczny w Stanach, czy tam dwumiesięczny bez busa. No to by się kompletnie nie opłacało. Myślimy też, że naszym błędem było to, że my wcześniej nie byliśmy jeszcze w Stanach, tak? Nigdy wcześniej nie ubiegaliśmy się o wizę i nie mamy, wiecie, tej historii, no nie? Że pojechaliśmy i wróciliśmy. I tak sobie pomyśleliśmy już po fakcie, że może lepiej było właśnie, nie wiem, no już pojechać na te chociażby 2 tygodnie na tym ruchu bezwizowym i po prostu wrócić się i dopiero później ubiegać się o tą wizę, żeby oni widzieli, że my nie chcemy tam zostać, bo to był odwieczny problem, no nie? Zdziwiło nas też to, słuchajcie, że na przykład my mieliśmy przygotowane wyciągi z kont, żeby udowodnić, że wiecie, mamy pieniądze na ten wyjazd, mieliśmy potwierdzenie, że mamy działalność gospodarczą, no wiecie, mamy tutaj całą rodzinę, tam w Stanach tak naprawdę nikogo nie znamy, więc jakby nie ma takich powodów, dla których my mielibyśmy tam zostać, nawet nie chcemy tam zostawać, tak? Więc no jakby naszym marzeniem jest tylko to, żeby tam pojechać, zwiedzać i po prostu zostawić tam kasę, tak? Więc to jest dla nich jakby tylko i wyłącznie plus, tak? No ale tak to wygląda. Nie udało się, ale powiem Wam, że jakoś tak przyjęliśmy to w miarę ze spokojem. Wiadomo, że ten moment, jak usłyszeliśmy, że nie dostajemy tej wizy, wyszliśmy z ambasady, z konsulatu, to było takie, no, bo jednak liczyliśmy, że dostaniemy, ale powiem Wam, że szybko się oswoiliśmy z tą myślą. Mieliśmy plan B, planem B właśnie był wyjazd do Wielkiej Brytanii. To też będzie dla nas takie fajne przygotowanie językowe, żeby właśnie sobie trochę ten język podszkolić. No i tak plan na najbliższe miesiące jest taki, żeby właśnie tutaj sobie być w Wielkiej Brytanii, zwiedzić Anglię, Walię, Szkocję, być może też Irlandię, jeżeli nam się nie znudzą te wszystkie widoki, to ostatni miesiąc zostawimy sobie na Irlandię. Więc tak wstępnie 3 do 4 miesiące właśnie będziemy tutaj jeździć i zwiedzać. Jesteśmy teraz właśnie na klifach, jak widzieliście, i jest cudownie. To jest pierwsze miejsce, a my naprawdę już jesteśmy zachwyceni. Także jeżeli tak będzie wyglądała cała Wielka Brytania, to ja myślę, że no, to będzie jeden z fajniejszych wyjazdów. I też mamy takie podejście, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, dlatego że widzicie, ten wyjazd do Stanów planowaliśmy na 2021 rok, ale wtedy była, wiadomo, pandemia. Stany były bardzo długo zamknięte, chyba dopiero pod koniec tamtego roku się otwarły, więc w ogóle nawet nie było opcji. Pojechaliśmy na południe, Bałkany, Włochy, Turcja i to była naprawdę super decyzja, to był fajny wyjazd, nie żałujemy, wiecie, tak się wdrożyliśmy w ten van life, więc myślę, że to po prostu wszystko dzieje się po coś, tak samo to, być może przyjechaliśmy tu po to, żeby, wiecie, udoskonalić ten nasz język, żebyśmy byli bardziej płynni i mogli się spokojnie dogadać w Stanach. No, także tyle z mojego wywodu. Zrobiliśmy sobie przerwę na przekąskę, a Paweł chce Wam coś powiedzieć. Słuchajcie, to, że zapomniałem tej karty, to nie jest najgorsza wiadomość dzisiejszego dnia. Jak ją włożyłem, uruchomiłem drona, to sobie przypomniałem, że on ma 8 giga wewnętrznej pamięci i mogłem sobie chociaż trochę rzeczy nagrać przy wschodzie słońca, no ale niestety jakiś ten dzień jest jakiś felerny. Przeszliśmy sobie teraz do drugiej dolinki i opowiemy Wam może co nieco o tym miejscu, bo ono ma ciekawą nazwę, Klify Siedem Sióstr. I ta nazwa ogólnie pochodzi od legendy o tym, że mieszkało tutaj kiedyś właśnie siedem sióstr
i każda z nich zamieszkiwała jedną z dolin między klifami, bo klifów ogólnie jest 8, więc to może być trochę mylne i my na przykład na początku myśleliśmy, że po prostu tych klifów jest 7, dlatego nazywają się właśnie 7 sióstr, a to okazuje się, że nazwa jest od dolin, a nie od szczytów. Co ciekawe, z każdym rokiem morze wymywa, podmywa od spodu te klify i z każdym rokiem to wybrzeże skraca się około 0,5 metra, także to, co widzimy teraz na przestrzeni lat, bardzo się zmieniało. No i to w ogóle dziwne, nie? Że aż o pół metra, to jest dużo. To jest taka uśredniona wartość, bo często jak jakiś większy odłamek skały spadnie, to może potrzebuje nawet 2-3 lata, żeby to rozmyć i żeby z powrotem mogło zacząć podmywać kolejną część. Pewnie zastanawiacie się, gdzie jest Monte. No niestety w tą podróż nie zabraliśmy jej, zostawiliśmy ją w domu, jest z moimi rodzicami i zrobiliśmy to z kilku powodów. Takim głównym powodem, dlaczego Monte została w domu, jest to, że nasza podróż do Anglii nie jest ostatnią. Planujemy też jakieś dalsze wyjazdy, więc wtedy na 100% nie moglibyśmy jej zabrać. Tutaj do Anglii moglibyśmy ją spokojnie wziąć. No ale by musiała się znowu po czasie przyzwyczajać do nowego otoczenia, a tak to już teraz spędziła 3 miesiące w domu, nie tylko z nami, ale też właśnie z rodzicami. Z racji tego, że była 3 miesiące z nimi i z nami, miała czas, żeby się przyzwyczaić do nowego miejsca, do nowych ludzi i nie chcieliśmy po prostu tego powtarzać za jakiś czas. No i też w ogóle zauważyliśmy, że nie do końca ona lubiła to, że tak często zmienialiśmy miejsca, wiecie, już przyzwyczaiła się, miała gdzie biegać, nie wiem, po prostu, wiecie, poczuła się w jakimś miejscu dobrze i my nagle ją stamtąd zabieraliśmy, jechaliśmy w kolejne, nie miała takiej stabilizacji. No a w domu ma duży dom, ma duży ogród, w każdej chwili może sobie wyjść pobiegać, a w podróży czasami jest tak, że jak nie wiem, jesteśmy gdzieś w mieście, no to no ona czasami siedziała przez parę godzin w busie, jak jedziemy jakiś dłuższy dystans, to tak samo, no jej to nie za bardzo sprzyjało i wyszliśmy z założenia, że po prostu tak będzie dla niej lepiej. Zapisaliśmy ją też na tresurę. Chodziliśmy z nią jakieś, nie wiem, 2 miesiące, 1,5 miesiąca i też nie chcieliśmy tego przerywać. Teraz kontynuuję to i chodzi z nią moja mama, a to też nie jest skazane właśnie, żeby po tak krótkim czasie psa zabierać z tresury, bo może się okazać, że będzie się zachowywał gorzej, a nam zależało na tym, żeby ona po prostu słuchała i kiedy ktoś jej mówi przyjdź, to ona przychodzi, tak? Dlatego nie chcieliśmy tego przerywać. Było też kilka, wiadomo, takich mniejszych powodów, o których teraz nie jesteśmy w stanie sobie wszystkiego przypomnieć, ale to są takie główne powody, dla którego nie ma jej z nami. Wiem, że lubiliście ją oglądać, no ale niestety. W sumie jeszcze jeden taki powód to to, że podróżowanie z psem jednak jest troszkę inne, jednak troszkę ogranicza i nie daje tylu możliwości, co po prostu podróżowanie w dwójkę. Trzeba, wiadomo, też, wiecie, myśleć pod kątem właśnie tego, że musimy się zatrzymać w jakimś miejscu, gdzie ona może sobie pobiegać, gdzie można z nią wyjść na spacer, gdzie może się załatwić. Kiedy na przykład byliśmy w Turcji i zwiedzaliśmy Stambuł, to też myśleliśmy o tym, okej, no nie możemy chodzić za długo, bo no ona siedzi w tym busie tak zamknięta. Teraz jest też większa, więc wiadomo, że ten bus dla niej stał się mniejszy. I wiadomo, że ma to dużo plusów, tak, przede wszystkim, że była z nami i to był super czas i bardzo za nią tęsknimy. Ja tak szczerze mówiąc, to gdyby Paweł powiedział, dobra, weźmy ją, to bym jakby o wszystkich tych powodach zapomniała i byśmy ją po prostu wzięli, bo nawet czasami jak sobie przypomnę, to mi się chce płakać, że jej nie ma. Nawet teraz. Można to poniekąd porównać do podróży z dzieckiem, też trzeba po prostu jej czy tego dziecka potrzeby brać pod uwagę. Od czasu do czasu postaramy się też rzucić jakieś przebitki, co tam Monte słychać, no ale siłą rzeczy nie będzie jej za dużo, bo nie będziemy jej mieli przy sobie, nie będziemy tego pokazywać.
Jeżeli chodzi o parking, to niestety w tym miejscu nie jest najłatwiej, bo bardzo często widać takie znaki, na których jest oznaczone, że nie można kempingować i nie można też stać na noc. Niektóre parkingi w ogóle są zamykane na noc, także nie ma opcji, żeby tu stanąć. A jeżeli chodzi o cennik, to tutaj widzicie, za kampera trzeba zapłacić 10 funtów za 2 godziny, a za cały dzień 20 funtów, także bez nocy to tak średnio troszkę. Nam się akurat udało, bo znaleźliśmy taką małą zatoczkę przy drodze, ale jest to naprawdę mało miejsca i podejrzewam, że w sezonie to nie ma opcji tam zaparkować. Nie wiemy też do końca, jak będzie podchodzić policja. Jak jakąś spotkamy, to będziemy mogli wam powiedzieć, jak do tego podchodzą. Klify Seven Sisters były planem filmowym dla wielu hollywoodzkich produkcji, m.in. Robin Hooda i Jamesa Bonda, a nawet Piratów z Karaibów. Mogliście je też zobaczyć na jednej z oficjalnych tapet Windowsa. Znaleźliśmy idealne miejsce, żeby wam powiedzieć, czemu założyliśmy nowy kanał. Powód jest dosyć prosty, wszystko za sprawą YouTube'a. Zauważyliśmy, że po prostu ten model taki, żeby dodawać wszystko na ten kanał, za bardzo się nie sprawdził, dlatego że osoby, które wcześniej subskrybowały i oglądały te treści, które ja dodawałam, czyli minimalizm, rozwój i tak dalej, no nie były za bardzo zainteresowane tymi vlogami z podróży i to automatycznie sprawiało, że YouTube no nie promował tych treści dalej, tak? Uznawał, że okej, skoro subskrybentom się nie podoba, nie są zainteresowani, no to nie ma sensu tego promować dalej. No i te filmy po prostu kiepsko się oglądały, a też trochę to się mija z celem, tak? Chcemy dotrzeć do jak największej ilości osób i wydaje nam się, że zakładając nowy kanał będziemy mieć większą szansę na to, żeby właśnie dotrzeć do tych osób, które akurat są zainteresowane podróżniczymi tematami, a nawet jeśli nie, no to po prostu rozdzielimy te tematy i wydaje nam się, że tak będzie lepiej. Tutaj na tym kanale będą takie treści stricte związane z podróżami, z van life'em, więc każdy, kto jest zainteresowany, to niech sobie kliknie ten przycisk subskrybuj, najlepiej jeszcze dzwoneczek, jak już o tym mówimy. No i chyba tyle na ten temat. Miejsce to, mimo że piękne, ma też mroczną stronę. Przez lata przy klifach rozbijały się statki i dopiero po wybudowaniu latarni morskiej w XX wieku problem został rozwiązany. Jednak w dalszym ciągu zdarza się, że ktoś tutaj ginie, dlatego że miejsce to upodobali sobie samobójcy. Co roku około 20 osób skacze z krawędzi klifów i ginie, więc można powiedzieć, że to miejsce nadal zbiera swoje żniwo. Kończymy, jeszcze sobie tutaj chwilę odpoczniemy na plaży i wracamy, bo mamy całkiem spory kawałek do przejścia. Wyczekujcie nas w każdy piątek. Stwierdziliśmy, że będziemy dodawać właśnie wtedy filmy. Także jeżeli wam się podobało, to oczywiście zachęcamy was do subskrypcji, do lajkowania. Tymczasem dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Do zobaczenia, hej!